tym szczególnym dniu pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia całemu gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom administracji i obsługi i wszystkim uczniom, bo to jest nasze wspólne święto. W Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia imienia Grażyny Bacewicz w Jaworznie odbył się koncert uczniów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzisiaj jest naprawdę prawdziwe święto szkoły. Nie możemy sobie wyobrazić lepszej laurki niż taką, jaką otrzymaliśmy dzisiaj. Uczniowie śpiewając, grając, no włożyli całe swoje serce w swój występ. Bardzo serdecznie im za to dziękujemy. Takie koncerty organizowane są nie tylko po to, aby móc celebrować dane święta i wydarzenia, ale także po to, aby uczniowie od najmłodszych swoich muzycznych lat mogli oswajać się ze sceną i publicznością. Koncert wyszedł świetnie, a widownia mogła posłuchać wspaniałych utworów. Rodzice uczniów mieli powody do dumy. Mamy wspaniałą całą społeczność, zarówno nauczycieli, jak i oczywiście uczniów, pracowników administracji i obsługi, którzy na co dzień pomagają nam w ferworze walki z papierologią. Natomiast mamy także wspaniałych rodziców, którym też tutaj chcę podziękować, bo bez nich nie dalibyśmy rady. Sami uczniowie także doceniają zaangażowanie nauczycieli. Byliśmy bardzo zaskoczeni, bo nam bardzo miło, że widzimy, że to uczniowie też doceniają, tak jak pan powiedział, zauważają to, że to nie jest tak naprawdę łatwa praca. Bardzo było to miłe. Dyrekcja szkoły chciałaby, aby nigdy nie zabrakło uczniów skorych do nauki gry na instrumentach. Dla mnie najważniejsza jest stabilizacja, żebyśmy mogli wdrażać działania długoterminowo, żebyśmy nie byli zaskakiwani zmianami. Wydaje mi się, że edukacja i proces, właśnie przygotowanie młodego człowieka jest procesem, a żeby ten proces był spokojny, potrzebna jest właśnie stabilizacja. Ja myślę, że musimy sobie tego życzyć, żeby zawsze mieć kogo uczyć przede wszystkim, więc dla nas uczniowie, którzy przychodzą do nas, są najważniejsi. Tak jak pani dyrektor powiedziała, rodzice również, bo to rodzice ich tutaj kierują. Także tego sobie życzymy, żeby zawsze mieć uczniów.